Tomasz Kondraciuk, witam. Siemanko, witam wszystkich. Wiem, że jest pewna część, o której niespecjalnie możesz zbyt wiele jeszcze powiedzieć, ale wiem, że rozmawiasz z KSW, czy możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? No wiesz co, nie o to chodzi, że nie mogę za dużo powiedzieć, po prostu mogę powiedzieć tak, jak wygląda sytuacja na tę chwilę, to znaczy prowadzimy rozmowy. Cały czas negocjacje są w toku. Z mojej strony mam nadzieję, że wszystko się zakończy pozytywnie i dojdzie do podpisania kontraktu. Także no, tyle na tę chwilę wiadomo i mówię szczerze, jak wygląda sytuacja. Można powiedzieć, że kategoria 9-3 w KSW jest taka dosyć mocno wyczerpana. Mówimy tylko potencjalnie, czysto teoretycznie. Widzisz tam kogoś takiego, z kim naprawdę chciałbyś się zmierzyć? Zacznę od pierwszej części pytania. Wiesz co, no uważam, że nie jest wyczerpana. Jest tam dwóch bardzo dobrych zawodników z Polski. Nie no, nie mówię, że nikogo nie ma, ale... Jest Żerafa, jest Celiński, Karol. To była zawsze najuboższa kategoria w KSW, przynajmniej od pewnego czasu. Jest Goran, także to jest trójka zawodników naprawdę mocnych. Rzeczywiście. Więc no uważam, że kategoria jest obsadzona, może jest tych zawodników mało, ale jest na pewno mocna. A czy jest ktoś, z kim się chciałby bić? Wiesz co? Wiadomo, że chciałbym bić się z zawodnikami z zagranicy, bo to jest tam zawsze jakiś tam inny prestiż walki. A poza tym no zawsze tam lepiej jakoś wygląda wygrana z zawodnikiem z zagranicy niż z Polakiem. No aczkolwiek, jeżeli będę się miał bić z zawodnikiem z Polski, który jest gdzieś tam wyżej w rankingach ode mnie, no to jak najbardziej tak. Bo no chcę się piąć po tej drabince, żeby być numerem jeden w wadze półciężkiej w Polsce. Czyli rozumiem, że umowa z Promag była taką jednorazową umową? Tak, kontrakt mieliśmy na jedną walkę, która odbyła się w marcu. Tak to wygląda. Jak w tym momencie twoja dyspozycja, gdyby na przykład KSW poprosiło cię, że musisz skoczyć nagle, bo coś się dzieje? Wiesz co, trenując z takimi potworami, jak tu stoją za kamerą i się do mnie uśmiechają. Pokażcie się tutaj, jeszcze, wychyl się mocniej. Janek, schowaj tą bestię. O, to jeden z nich, drugi lata na golasa, więc się nie pokaże, to Janek, B. Dobra, trenując z takimi bestiami jak oni, no ciężko być nie w dyspozycji, tak? Treningi są bardzo mocne. Mogę powiedzieć, że tydzień w Ankosie, normalny tydzień w Ankosie wygląda tak jak obóz sparingowy w Auchu, także jest mega mocno, każdy trzyma tutaj 100% formy, także jestem gotowy. Podoba ci się ten zagraniczny kierunek, jaki powoli obierają zawodnicy Ankosu? Na przykład Mateusz, tak? Wiesz co, no bardzo fajnie się bić gdzieś na galach zagranicy, tak? No bo to jest zawsze taki występ, który odbija się takim szerszym echem. No i fajnie wygrać z jakimś tam faworytem na zagranicznej gali. Fajnie. Jeżeli będą takie opcje, możliwości, no to jak najbardziej jestem za. A czy ty czasami nie masz jeszcze po drodze Night of Champions? Nie. Nic mi nie wiadomo na ten temat. Okej, bo wiem, że kilku z klubu walczy. Tak, kilku walczy, ale no ja akurat nie. Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję za wywiad i do zobaczenia, mam nadzieję, tam, gdzie chciałbyś być. Oczywiście, mam nadzieję, że tam się zobaczymy. Wykorzystam jeszcze chwilę, żeby podziękować wszystkim naszym sponsorom, czy firmy Pitbull, zresztą wszyscy są na tej koszulce, firma Pitbull, firma City Medica, która dba o nasze zdrowie, firma Rookpark, która wkrótce wypuści na polski rynek zajebiste szoty. To jest ten produkt, który tutaj widać, oczekujcie go. Firmy Jucha Beton, firmie Olympic Auto Handel oraz Fit Food, który dostarcza mi dietetyczny catering. Dzięki temu mam taką formę, jak widać. No i pozdrawiam wszystkich fanów i oczekujcie mnie tam, gdzie mam nadzieję się pojawię niedbawem. Bardzo dziękuję w takim razie. Dzięki. Medialnie już jesteś gotowy. Jestem.